pociągiem. Samolotem! Samochodem! Chodź, pokażemy ci. Spójrz, Emilka, celem jest tu. Leży na granicy szwajcarsko-francuskiej. Bardzo byś chciała tam pojechać. Witaj, Emilko, w CERN-ie, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, największym laboratorium cząstek elementarnych na świecie. Kto tu pracuje? Możesz tu spotkać naukowców, fizyków, inżynierów z całego świata. W CERN-ie pracuje około 12 tysięcy ludzi różnych narodowości, w tym około 200 Polaków. Zajrzyjmy do eksperymentu ATLAS. Jest ogromny! Jest bardzo duży i bardzo ciężki. Musimy budować tak duże detektory, żeby zobaczyć takie małe cząstki. EMS. Jesteśmy w hali detektora CMS. Jak jest zbudowany detektor CMS? Detektory do badania cząstek elementarnych buduje się na cebulkę. Każda warstwa detektora rejestruje inne cząstki. Co to jest CERN, chociaż ja wszystko z tego rozumiem. Tak? To już możesz zagrać w CERLAND.